Jestem. Nie będę cię pytała, Kasiu, czy ja jesteś, chociaż gazety to chyba uwielbiają takie pytania, co? Jestem tylko swoja. Dręczą cię bardzo? Nie, bo zazwyczaj ja jak odpowiadam na takie pytanie, to mówię właśnie w takiej formie, jak na przykład przed chwilą. A to, że ktoś sobie inny wymyśla różne inne rzeczy, to już nie do problemu. Wytula potem pewnie tak, piszą inaczej i z postscriptem, a przepraszam, nie dosłyszałem, być może jest inaczej i tak dalej. Cześć, Aniu! Cześć. Ponieważ mam sztuki w Mossadzie i nie tylko, dowiedziałam się, że jesteś z Gorzowa, czyli chyba nie pójdziesz na imprezę, która jest w Warszawie pojutrze, prawda? Szkoda. Szkoda. Ale na przykład możesz zapytać Kasię o cokolwiek chcesz zapytać w tej chwili. Co ty na to? Dobrze. 3, 4 i ry. Lecisz. Ja słyszałam takie ploty straszne, że wchodzisz do zespołu. Więc bardzo dobrze, że zadałaś to pytanie, bo ja mogę powiedzieć, że nie odchodzę z zespołu, dlatego że zespół Warysław bardzo wiele dla mnie znaczy. Dlatego, po pierwsze, dlatego, że od Wariusa wszystko się zaczęło i mam do tego szacunek, że właśnie dzięki temu zespołowi mogę na przykład w tej chwili rozmawiać z tobą. I bardzo dużym szacunkiem obdarzyłam jak gdyby to, że wszystko to zaczęło się właśnie tak, jak się zaczęło. Dlatego nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć chłopakom, słuchajcie, spadajcie, bo już mi się udało i teraz mam was gdzieś, bo tak nie jest. Tak naprawdę bardzo zależy mi na tym, żebyśmy nagrali jeszcze coś wspólnie i to, że robię swoją celową płytę, to nie znaczy, że odchodzę z zespołu, bo wiem, że bez względu na to, czy mój celowy projekt się w jakiś tam sposób powiedzie lub też nie, to mam zamiar nadal pracować z zespołem. Nie mam zamiar pogodzić te dwie rzeczy, bo chcę tego bardzo, a jeżeli chcę czegoś, to powiem, że mi się to uda. Cieszę. Ja też. Drugie miejsce po odsiaku, tylko trochę wolniej mówię, ale też gaduła. To Aniu, dostaniesz ode mnie pakiet 10 płyt kompaktowych. Chcę usłyszeć hurra. Hurra, ale przykro mi, nie mam na kompakty. Dobra, słuchaj, to w takim razie pozdrawiam cię, zostań z nami do końca do godziny 16. Kasiu, a proszę, jeżeli już został wywołany wilk, ja wiem, że dręczące są takie porównania Wariusa z Anitą, Wariusa z tobą, ale zastanawiałam się, na ile ty powtarzasz doświadczenia Anity, bo gdzieś tam się zgadałyście i chyba też miałaś taki moment buntu i tego, że nie miałaś ochoty, żeby tak strasznie wpływano na twój wizerunek i tak dalej. Znaczy ja się, że każdy ma w swoim, każdy sobie ma jakiś taki moment, kiedy stwierdza, że słuchajcie, mam tego dosyć, zostawiam to i może już mnie nie ma. Ja takich momentów mam dużo i ciągle. I może dlatego, że... Ktoś ci powiedział tak jak Anicie, słuchaj dziewczynko, czego ty jeszcze chcesz? Przecież to sławna, powinno się cieszyć. Zdarza się to bardzo często, ludzie właściwie podchodzą do mnie, słuchaj, ty pewnie nie masz żadnych problemów w ogóle, jesteś w telewizji, masz pieniądze, oczywiście wszyscy myślą, że jeżeli widzą mnie gdzieś tu w okienku w ogóle, to jak mam nie wiadomo jaką kasę. To są zupełnie różne zbiórki i myślę, że zupełnie nie zgodne z rzeczywistością. Wszystkim ludziom się wydaje, że to w ogóle jest bajka, jestem sobie w ogóle gdzieś tam, śpiewam koncerty, robię to, co bardzo lubię, ale ludzie nie wiedzą, że ten zawód wymaga wielu poświęceń. Oczywiście nie narzekam, bo sama sobie wybrałem taki zawód, ale jest bardzo niebezpieczny. Co jest najbardziej dręczące? Przede wszystkim. Ostatnio rzeczywiście miałam kilka takich sytuacji, rozmawiałam z wieloma osobami na ten temat i czasami miałam nawet tak, że zdarzało się, że uciekałam z własnego domu, ale teraz mi to przeszło. Przegranie. Myślę, że najbardziej się śmiałam, spotkałam sobie Justynę Sroczkowską w Krakowie w knajpie, weszła zakapturzona i w ciemnych okularach, gdyby nie to, że jest scenariusz, powiedziała cześć, to w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Nie posuwam się do takich rzeczy, dlatego że na przykład na co dzień chodzę bez makijażu. Makijaż bardzo mnie zmienia, dlatego myślę, że to jest mój sposób jakiegoś tam ukrycia się. Ale to znaczy obcięłam włosy też, więc kiedy jestem bez makijażu z obciętymi włosami, to też niewiele osób nie poznaje, chociaż że ktoś starzy. Ja teraz się wypraszyłam, jak usłyszałam początek bez ma. Nie wiedziałam, bo dalej na zombie, kochani. 1 z 7 dla was. Łukasz? Cześć. Jak się masz? No dobrze, jest najlepsze. Powiedz mi, czy masz ochotę wybrać się na imprezę, której trąbię jak słońce trąbalskie w paru dni? Tak. Tak? Bardzo mi pasowało. Powiem ci tak, że możesz pójść sam, możesz pójść z Anitą, bądź też w grupie czteroosobowej. Co to na to? Nie wiem, może pójdę nie aż czteroosobowej, ale z jakimś tam kumplem czy z koleżanką. Z koleżanką. Dostaniesz 2 zaproszenia. Bardzo fajnie, w związku z tym zostawiamy jeszcze 2 dla kogoś, kto się do nas rozdzwonił. Łukaszu drogi, Kasia. Sankiewicz, znacie się?
No, ja z widzenia. Z widzenia? Masz jakieś pytania do Kasi? Nie mam usłyszenia. No tak, chciałbym się dowiedzieć, jak się zmieniło twoje życie po tym, gdy dowiedziałaś się, że będziesz grać w Various Langs. Jak to się w ogóle odbyło jakoś? To znaczy ja myślę, że w momencie, kiedy zespół proponował mi współpracę, to tak naprawdę wtedy się nic nie zmieniło. Zmieniło się tylko tyle, że ja przestałam chodzić systematycznie do szkoły i musiałam więcej czasu poświęcić zespołowi i próbom wówczas. Natomiast myślę, że jeżeli mówimy o jakichś konkretnych zmianach, to są to zmiany, które zaistniały dopiero po 2 latach pracy z zespołem. Ja na przykład wiem, że ostatni rok zmienił mnie bardzo, w przeciwieństwie do 1 roku współpracy z zespołem. Co prawda jestem inną osobą, bardzo inną od tego, jak to wyglądało właściwie jeszcze 2 lata temu. I myślę, że środowisko, w jakim pracuję, zespół, z którym pracuję, ludzie, z którymi się spotykam, właściwie to są rzeczy, które złożyły się na to, że jestem taką, a nie inną osobą, ponieważ są wywoływane jakieś, nie wiem, pewne sytuacje, na które trzeba niestety odreagować i ja gdyby odreagowuję tym, że się zmieniam. Zmieniam się przynajmniej dla siebie, no pozytywnie, dlatego że wiem, czego chcę, wiem, co będę robić, no i już za dużo mówię. Czekam, wyłączamy dyktafon. Łukasz, czy się usatysfakcjonowany? No, w sumie tak. To do tego, żebyś już był najszczęśliwszym człowiekiem na osiedlu, dostaniesz ode mnie jeszcze 7 płyt kompaktowych. Co to na to? No. Jestem szczęśliwy, no. Cześć, zgłoś się po te zaproszenia na imprezę do nas, do Polsatu, tutaj na Portiernie, bo jeżeli będziesz czekał, aż przyjdą pocztą, to impreza ci koło nosa przeleci, okej? Okay? Dobra. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, pa. No właśnie, Kasia, tak, tutaj sobie w przerwie rozmawiałyśmy o takiej statystyce troszeczkę. 2 płyty Anita, 2 płyty ty. Wygląda na to, że Anita nie wytrzymała presji. U ciebie to troszeczkę inaczej wygląda. Myślisz, że to jest kwestia siły i znalezienia dystansu do pewnych spraw? Powiem sobie, tak strasznie się zżyłaś i czujesz jakiś dług wdzięczności wobec chłopaków z Various Langs? To też, to znaczy może bardziej do całej tej sytuacji, która zaistniała. Właściwie nie wiem, bo to oczywiście znowu wracamy do porównań z Anitą. Ja nie mogę wypowiadać się w imieniu Anity. Nie znam powodów, dla których odeszła, mogę się jedynie domyślać. Ale to jest po prostu jej wybór. Ja na przykład w tej chwili jestem w takim samym momencie jak Anita. Jeszcze była 2 lata temu tak naprawdę i to, że różnimy się na przykład w podejmowaniu jakichś tam decyzji, to myślę, że jest to kwestią większego zdecydowania, nie wiem, jednej z nas może, albo nie wiem, można tu wymyślać bardzo dużo czynników, dzięki którym Anita odeszła, ale dostaje, bo tak naprawdę jesteśmy różnymi osobami, bez względu na to, że... Kasiu, już tylko o twoich samowych pomysłach, dlatego że w ogóle nie zdążymy tego wszystkiego ogarnąć, kochani. Lighthouse Family High!